No hejka moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Vintage Story. No nadeszła ta wiekopomna chwila moi drodzy i będziemy dzisiaj budowali dach do naszego domu. Znaczy naszego, właściwie to mojego, a poniekąd też waszego, bo wy tutaj uczestniczycie razem ze mną w tej serii. Więc dzisiaj w końcu to powstanie. No słuchajcie, od ostatniego razu dużo się nie zmieniło. Jak dobrze pamiętacie, to zaczęliśmy właściwie budowę wieży, więc tam się za wiele nie zmieniło. Zginęło mi się jak schodziłem, jak widzicie. No, prace na wysokości nie są łatwe, trzeba o tym pamiętać, tak? Więc tak się wydarzyło, zebrałem te łupki żelaza, które tu ostatnio odpaliliśmy, także to z głowy. No i pozbierałem masę gliny, bo będziemy potrzebowali, podejrzewam, więcej dachówek. Generalnie stwierdziłem, że skoro daszki wszędzie, czyli tutaj, tutaj, tam, wszędzie są niebieskie, włącznie ze studnią, no to chyba wypadałoby tak naprawdę zrobić również i dach niebieski, więc tak też zrobimy. Będzie się on też trochę wyróżniał dzięki temu względem tego surowego kamienia tutaj, piaskowca. Trzeba będzie też pododawać detale, takie cegiełki wszędzie, ale to jeszcze będzie musiało chwilę poczekać, więc ja to kiedyś zrobię, ale to kiedyś. Te skrzynki też będę musiał uprzątnąć. Jak widzicie, tutaj nam wszystko ładnie, pięknie powyrastało, więc może sobie najpierw to zbierzemy. Tak na początek, wypadałoby chyba w końcu się zająć tymi polami. Dzisiaj je też usuniemy prawdopodobnie, więc tak, w planach na pewno dach, na pewno dokończenie wieży dzisiaj obserwacyjnej, na pewno rozwalenie tych pól. No tak, dachówki, to oczywiście trzeba zrobić, tutaj nie ma jakby przebacz, więc ona spokojnie wszystko. I tak, dobra, skoro to się udało załatwić, zastanawiam mnie jeszcze, jak wygląda sytuacja w szklarni. Chyba też będzie wszystko do zbioru. W sumie wiecie co, moglibyśmy to od razu pozbierać już, żeby to mieć z głowy. Weźmy kosę. Czy tutaj powyrastało? Jeszcze nie, więc to przy okazji zabierzemy. Wyszedł też na kanał ostatnio poradnik o drzewkach owocowych, więc mam nadzieję, że oglądaliście, że wam się podobał, że wam się przyda do czegokolwiek i że w jakimś tam choćby najmniejszym stopniu komuś pomogłem, że trochę to rozjaśniło. Już dzisiaj wiem, że mógłbym tam jeszcze z dwie rzeczy dodać, tak co najmniej dwie, żeby wszystko było bardziej spójne, ale gdzieś tam przypiąłem to w komentarzu wszystko, więc mam nadzieję, że to też nie zginie i w taki sposób wam się podoba. Ogólnie to powiem wam, że zacząłem też, ponownie wróciłem już jakiś czas temu do zbierania tych gobelinów i wszystkiego, bo wiecie, był lekki przestój z tym, mieliśmy jakieś budowania, rzeczy do robienia, więc gdzieś tam zaprzestałem to wszystko. No i znalazłem parę kolejnych gobelinów, no nie jakoś dużo, ale parę kolejnych. Włącznie z tym, że udało mi się też kupić dwa nowe obrazy, jeden znaleźć, więc dużo już tego nie brakuje. Na pewno mamy więcej jak połowę wszystkiego i to nawet kompletnych całkiem sporo. Bo jak spojrzycie sobie w kolekcję, ja tutaj zacząłem odkładać wszystkie kompletne gobeliny. Ten jest niekompletny rozkład, brakuje dwóch, chyba tak, dwóch górnych. Także tutaj są trójki wszystkie, jak widzicie, tu kolejna, tutaj pojedyncze, takie podwójne, tu poczwórne, dwa będą. No i obrazy, krowa, ryba i deszcz i samotnia podróżnika udało się gdzieś kupić, udało się znaleźć, więc to spoko. Dobra, odstawmy sobie ten len. Czy ja w ogóle mam jakiekolwiek miejsce na ten len? To jest dobre pytanie, bo no nie bardzo. Dobra, więc podstawiamy sobie to tutaj. Resztę damy po prostu do zwierzątek, do skrzynek. No i co jeszcze bym chciał w najbliższym czasie zrobić, to zająć się tymi wszystkimi ścieżkami. Jakoś je w sumie chyba wiecie co, bardziej spójnie zrobić, ale to jeszcze będzie musiało poczekać. Dobra, len. W ogóle poróbmy sobie masę sznurków, bo po co składować cały len, jak można to w sznurkach wszystko składować, więc tak jest chyba zdecydowanie prościej, tak mi się wydaje, aniżeli marnować po prostu miejsca. Ja już nie pamiętam, na co ja ten len będę potrzebował, ale kiedyś coś pewnie wspominałem na co, więc jeżeli ktoś z was pamięta, no to możecie mi dać znać, przypomnieć. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli tak się stanie. Dobra, płótna tutaj, sznurki tutaj. Żeby to się nie zgubiło nigdzie. Kurczę. Za szybko wszystko próbuję zrobić. Dobra, czy jeszcze jakieś sznurki są? Nie ma. Nasiona standardowo do nasion. No i resztę do
naszych zwierzaków. W sumie to można by je w sumie nakarmić. Tak, w sumie to można by w sumie, wiem, masło maślane, jak zwykle. Czasem się tak zdarza, że ja się powtórzę. Można by je nakarmić. Te dziki to mi w ogóle, czy dziki, czy tam świnie, jak zwał, tak zwał, chyba mi już wyrosły po raz kolejny. Więc no trochę nie za dobrze z tego względu, że będę je musiał znowu poubijać. Z jednej strony spoko, bo cały czas są karmione, więc dużo mięsa dają. No ale robi się tak, jak się robi, tak? Tutaj też trzeba będzie jakieś nowe mleko zacząć zbierać z kurczaków, ogarniać jajka na bieżąco, żeby mieć sery, także trochę tej roboty jest tutaj. To już ta gra wygląda tak, że tak naprawdę dzień za dniem można chodzić od zwierząt do farmy, do kopania i tyle. No ewentualnie gdzieś jak się uda, to w międzyczasie tak zwanym budować. Także no, na tym się aktualnie moja gra opiera głównie i opierać się pewnie przez jakiś dłuższy czas będzie. No dobra, ja sobie do was głupio przez 6 minut pogadałem, więc czas najwyższy zabrać się do roboty. Tutaj sobie wstępnie zrobiłem taki mechanizm. Działa to dość wolno, ale jak był wiatr pełny, to działało całkiem sprawnie i całkiem szybko, więc być może poczekam. Tymczasem ja pójdę lepić sobie rzeczy, bo wypadałoby polepić trochę więcej. Te drzewka najprawdopodobniej mi niestety umrą, więc no długo tutaj nie pobędą. Zaraz tutaj też ryż posadzę chyba w pełni, albo coś takiego. No i tutaj również wyrównałem sporą część terenu po tej glinie, jak widzicie, bo wydobyłem sobie masę gliny. Dobra, także ja się lecę, że tak powiem, chyba położę, żeby ten... Albo nawet nie położę się, tylko będę sobie lepił w domku w mojej pracowni, która znajduje się tam, żeby mnie te potworki nie irytowały za bardzo. No i tak naprawdę będziemy się słyszeli za chwilkę, jak ja to wszystko polepię i prawdopodobnie przystąpimy do rozpoczynania robienia sobie tego, jak to się nazywa, robienia dachu, tak, dachu. To pomieszczenie pozostaje jeszcze do zrobienia. Stwierdziłem, tak jak już mówiłem wam poprzednio, że tutaj po prostu powstanie coś, co będzie chciał ktoś zrobić, kto przyjdzie do mnie razem ze mną zrobić sobie odcinek. Także być może za mało gliny wziąłem, także jeszcze skoczę po glinę. No i moi drodzy, słyszymy się za momencik, jak gdzieś będę miał trochę więcej rzeczy zrobionych. No dobra, jak mogliście zauważyć, jest już po burzy temporalnej, którą miałem. No i tak stwierdziłem, że skoro i tak mam ten piec do wypalania, w 1.20 wchodzi już taki, wiecie, piec własnej roboty, który zapewne zrobimy. Przerzuciłem wszystkie cegły, które miałem, jakieś dachówki tutaj. Trochę tego jest, jak widzicie, więc rozmontujemy sobie tą starą wypalarnię, która już do niczego nie jest nam potrzebna. No był to jakiś tam... Była to jakaś część historii, początku tej serii, ale wiecie, no to się nam już totalnie do niczego nie przyda, z racji, że jesteśmy tak naprawdę w endgame'ie, więc rozmontowywuję to i wstawię tutaj coś w rodzaju takiej, wiecie, wiaty na te cegły po prostu, ewentualnie je gdzieś kiedyś przeniesiemy. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, ogarnąłem te pola, wszystko tutaj, jak widzicie, zostało wyczyszczone przeze mnie, wleciała ziemia, więc pewnie wyrośnie nam tu jakaś trawka, no i odblokowało nam się całkiem sporo miejsca na, no, potencjalnie jakiś budyneczek czy coś tutaj, żeby to jakoś ładnie okrążyć. Co do wiaty, o której mówiłem, no to ostatecznie powstało coś takiego, taki prosty budyneczek, no po prostu wiata, w której będziemy sobie składowali
surowce, typu właśnie jakieś cegły, cegły szamotowe, jakieś dachówki, takie sprawy. No i to sobie tutaj, że tak powiem, jest i będzie. I chyba tutaj nic raczej zmieniał nie będę, no może potencjalnie jeszcze zrobię daszek podobnie, tak jak tutaj przy studni, że go, wiecie, otoczę tymi belkami. Może tam mieć jakiś fajny wygląd, ale musiałbym zobaczyć. Dach prosty, dłutowany oczywiście, ale całkiem prosty, z płyt, z dachówek, także no, wygląda to jak wygląda. Prosta sprawa, więc teraz zostało dla mnie tak naprawdę najcięższe, bo przystępuję do budowy dachu. Moi drodzy, plan wstępny jest taki, że chciałbym tutaj puścić jakiś taki, wiecie, pierwszy poziom dachu dotąd, do, po prostu, wiecie, tutaj coś takiego i tu jakoś fajnie sobie to zaokrąglić do góry pod ten parapet i tutaj być może nawet jeszcze wydutuję to jakoś bardziej tak, zobaczymy. Tu podobnie, tu wszędzie podobnie, górę. Górę bym chciał zrobić coś w stylu takim, że tu poleci daszek i tu będzie tak zawinięty fajnie do góry i tu będzie sobie schodził tak w miarę okrągło w dół. Tu podobnie bym to chciał zrobić. No największy problem będzie z dopasowaniem tych wszystkich boczków, które tu wychodzą, no bo one są na różnych wysokościach, więc będę się musiał tu pewnie trochę nakombinować i naprodukować, żeby to tak naprawdę wszystko zrobić. Powiem wam, że ten stawik naprawdę mi się podoba, ładnie wygląda i jestem dumny z tego, jak to wszystko udało się tutaj wybudować. Tą wieżę również będę jeszcze dzisiaj starał się kończyć. Ją chcę trochę bardziej, wiecie, tak w skałę wbić tymi cegłami, więc być może jeszcze tu coś tak powstanie na bokach. O, coś takiego, że to wchodzi, wiecie, tak głębiej w tą skałę. Zobaczymy. Plan na to mam, na dach również, więc chyba tak naprawdę zabieram się do roboty, a wam zapewne puszczam jakieś przebitki, które sobie zobaczycie. Dobra, to też również możemy już powoli demontować, bo te skrzynie będę musiał jakoś sensownie posortować. Może by się nam przydał nowy magazyn, kto wie. No dobra, słuchajcie, zabieram się do roboty, więc słyszymy się, moi drodzy, za momencik. No dobra, moi drodzy, jestem już chyba na półmetku, tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym bądź razie nienawidzę siebie za to, że zrobiłem sobie taką komplikację tym dachem. Można to było zrobić prościej, no ale z drugiej strony, jakbym zaczął wcześniej robić dach i całe pomieszczenia, to później jakbym robił środek, to no mogłoby mi brakować miejsca na wszystko, więc w sumie to na dobre chyba wyszło. Tu jak widzicie, zrobiłem coś takiego zawijanego do góry, może jeszcze bardziej jakoś by się to dało spłaścić, ale już nie chciałem kombinować, dodałem komin. Komin wygląda tak, fajnie by było tutaj wstawić ten taki zapalony, zobaczymy, co się z tym będzie dało zrobić. Tu może jeszcze cegiełki dodam na dół, żeby to trochę fajniej wyglądało, zobaczymy. Tam jest ogólnie wejście, zaraz wam pokażę. No i tu idzie cały dach boczny, taki jakby poziom pierwszy i poziom drugi. Coś takiego zrobiłem, tu jak widzicie jest spadek, wszystko jest podobne całkiem do tego, co było. Tu jeszcze muszę jakieś daszki zrobić, coś takiego, żeby, wiecie, nadać jakiegoś pazurka tutaj temu wszystkiemu. Być może wyciągnę ten dach jeszcze dalej trochę, zobaczymy. Tu idzie tak samo, tu było naprawdę masę roboty, jak widzicie, ale udało mi się to ogarnąć. Wygląda to w ten sposób, dłuto mam na wykończeniu, pantograf już padł w ogóle jeden, więc no, jest ciężko. Tu jeszcze nic nie robiłem, tutaj mnie czeka cały dach do zrobienia i poziom, więc to też będę robił. No i wejdźmy sobie na górę, pokażę wam, jak to wygląda z góry, także zrobiłem sobie w ogóle, aha, jeszcze jedna rzecz, ja przesunąłem, oj, będę musiał tutaj coś poprawić, bo widzę, że coś
Zwaliłem w momencie, jak przestawiałem te deski. Ja to pomieszczenie wysunąłem jeden dalej, jak widzicie. Z racji takiej, że lepiej mi było tak zrobić i łapały mnie problemy z symetrią i wszystkim. A ja lubię bardzo czasami jakąś symetrię, więc tutaj był taki problem. No i musiałem sobie jakoś z tym poradzić. Jak widzicie, być może jeszcze tu dodam tapetę, zobaczymy. Na razie przesunąłem tutaj tego display case'a, tutaj dałem obrazek. Tu jest latarnia, no i generalnie tak, tu dodałem drabinę, można sobie wyjść na górę. Jak widzicie, wyciągnąłem to pomieszczenie, jest teraz nawet bardziej jakoś równo. Tutaj dodałem takie wsporniczki i można sobie tutaj wyjść. Tu mamy cały dach, komin, wszystko. Jak dodadzą nowe zapadnie, to wymienię na tą taką pełną zapadnię. No i tu mamy dach, górę, na razie wygląda to tak. Po tym dachu w ogóle można sobie normalnie wyjść, jak widzicie. No i mamy taki oto komin przedłutowany. Tutaj oczywiście się gliczuje, ale tego nie widać z daleka, więc jest spoko. Myślę jeszcze nad dodaniem tutaj cegieł. W jakimś tam, powiedzmy, takim, o, takim stopniu. Tych ogniotrwałych, żeby lepiej to wyglądało, przypominało bardziej ten komin. O, patrzcie, ile nam dyni w ogóle wyrosło. Ja chwilę spędziłem na robieniu tego dachu całego, więc widzicie, jest już 6 lipca. Ale nie poddawałem się i widzę, że tam też już mi coś powyrastało. A, i full land do zebrania, także też się zaraz tym zajmę. A, no i posadziłem nowe roślinki, jak widzicie, więc częściowo przynajmniej coś tam się dzieje. No spoko, fajnie, że tyle tych dyń tutaj wyrosło. Spoko, bardzo mi się to podoba. No i co, zostało mi pociągnięcie tego dachu w podobny sposób tutaj. On tu będzie trochę wyższy. No i na niego będzie nachodził... Czy miałem tutaj wejść jakoś... nie wiem, czy to jest możliwe, muszę chyba z samej góry wyskoczyć. Tak? Tak, i tu będzie taki kolejny boczny i on będzie wchodził w ten, więc jakoś to muszę sobie później fajnie połączyć. Trochę jeszcze jest roboty, jak widzicie, i ten poziom, także trochę tego jest, ale myślę, że ogarnę i będziemy mogli przechodzić dalej z budową. Tymczasem ja pójdę sobie zebrać ten len. Także, moi drodzy, słyszymy się, jak już będę miał coś więcej gotowe. Ja wam powiem, że na razie jestem zadowolony z efektu, choć nienawidzę się bardzo za to, co tutaj muszę robić i kombinować. No dobra, moi drodzy, po wielu bólach, godzinach, mękach, wyzwaniach tego, jak to zrobiłem w ogóle na początku i po wielu dniach w grze tak naprawdę skończyłem. Wydaje mi się, że skończyłem. Domek prezentuje się teraz tak, cała chatka. Wydaje mi się, że no, jest super. Ogólnie kominek sobie ogarnąłem z GM-a. Jest chyba mod, który pozwala zapalać te rzeczy, ale nie patrzyłem dokładnie, ogarnąłem sobie to na razie z GM-a. Prezentuje się to tak, jest dolny poziom dachu, górny poziom, już was oprowadzę dookoła, jak to wygląda. Wezmę sobie może młotek, żeby mi nie przeszkadzał. Tutaj coś takiego, jest wycięcie pod okienko, daszek idzie w podobny sposób. Tutaj było trochę pierdzielenia się z tym wszystkim, jak widzicie, no kombinacji co nie miara, ale nawet, że się udało, tutaj też były jaja z tym wykończeniem tego dachu. Nie wiem, czy to będzie widać, może w ten sposób, ale jest ok, najwyżej u góry wam zaraz pokażę. No i tutaj... spadek cały i wyjście z łazienki. Zaraz już wam idę pokazać od środka, jak to wygląda. Tutaj drzewko chyba nam jeszcze nie wyrosło. 20 dni, wow, to raczej będzie późno. Już powoli nam dojrzewają też owoce, więc spoko. No dobra, lecimy na górę. Stąd to wygląda chyba ok, nie ma tu żadnego problemu. Tą szybę będę musiał kiedyś ogarnąć i zrobić ją na co najmniej 8 wokseli, żeby wykrywało nam to jako po prostu zamknięte pomieszczenie, bo najprawdopodobniej przez tą szybę tak się dzieje, że to nie jest zamknięte pomieszczenie. No ale nieważne, ogarnę to kiedyś. Tu chyba nic nie popsułem, tak mi się wydaje, w sypialni też raczej nic nie popsułem, więc jest okej. W łazience, czy w łazience coś popsułem? Raczej nie. No i teraz fajnie to wygląda, mamy tutaj taki daszek, widok na ogrody, wszystko fajnie, więc jest git. W tym pomieszczeniu raczej się też nic nie zepsuło, chyba. Albo i tu się zepsuło coś, ale to mniejsza, to jest nie problem to naprawić. Więc to sobie zrobię na spokojnie i w pomieszczeniu, w którym będziemy sobie jakąś pracownię robić, albo ktoś zrobi, też na razie chyba jest ok. Dobra, wejdźmy na górę, już wam pokazuję, jak to tutaj wygląda. Komin bardzo prosty, tak jak mówiłem, dodałem te cegły, więc wygląda to zdecydowanie lepiej.
Po dachu można chodzić, wszędzie ładnie, pięknie. Być może piorunochron jeszcze tu gdzieś umieszczę, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Może miałoby to sens, patrzcie w ogóle ile dyń mi wyrosło, zaraz je będę zbierał. Może jeszcze zasadzę raz, zobaczymy. W każdym bądź razie tutaj wszystko tak, aha i tutaj. Tu jest taki spadeczek, w teorii tak IRL to chyba woda by się nam tu mogła wlewać, chyba że ta zapadnia by była jakoś tu równo z tym zlicowana. Może tak zrobię, zobaczymy. Tutaj jest taki spadeczek, tu sobie wszystko wpływa, może tu jeszcze coś zrobię z tą ścianą, zobaczymy. No i tu sobie to, ta woda powiedzmy, że tak wypada gdzieś, no nie? No więc tak to wszystko wygląda, tak się prezentuje, ja jestem z efektu zadowolony. Tutaj mamy też taką barierkę, żeby niby wiecie, nie wypaść czy coś, ale no, o taki niuansik sobie dodałem. Pozostaje jeszcze nam tak naprawdę zrobić na całej wielkości... wielkości, długości, a właśnie tą deskę jeszcze miałem ogarnąć, zaraz się tym zajmę. Miałem na całej długości jeszcze domu, wielkości zrobić takie właśnie niuanse jak cegły wystające z, wiecie, ze wszystkiego. I ja to zrobię, zrobię to wszystko, tylko to już sobie zrobię raczej poza nagraniem, gdzieś tam sobie będę dłubał powolutku gdzieś wszystko. Zbierzmy sobie te dynie. Właśnie, przedmioty do dłutowania. Może to bym jeszcze odstawił, bo wydaje mi się, że one mi do niczego nie są potrzebne. Gra już, wow, no, chodzi ciężko, więc jeżeli ktoś by tutaj przyszedł do mnie się bawić, jakieś nagrywania czy coś, to powiem wam, że może być bardzo ciekawie. Dobra, młotek przy sobie bym chciał mieć, łopatę i topór również to. To sobie może odstawię na razie tu, tej skały też nie będę potrzebował, jakieś drabinki i nóż, tak, nóż oczywiście, że potrzebny, zawsze i wszędzie. No i zostawmy sobie to otwarte, skały lecą tu, dorobiłem w trakcie więcej tych, jak się to nazywało, dachówek i trochę, bo brakłoby mi, ale dorobiłem, więc jest więcej. Sporo tego poszło, wbrew pozorom, na taki duży, nieduży dom, no to jednak tych dachówek leci sporo. Dobra, lećmy sobie zebrać dynię. Posadzimy sobie być może w tym miejscu jeszcze jedne. A widzę, że tu jeszcze dojrzewają, więc no ładnie to wygląda, ale powiem wam, no ilość tego zadowalająca, wydaje mi się. Musimy oczywiście parę nasion odzyskać, więc zaraz się dowiemy, ile dyń straciliśmy. Tak naprawdę, dobra, tu już na pewno nic nie wyrośnie. Teraz sobie to wszystko ładnie, pięknie policzymy. Także jak widzicie, warto dyniom dawać miejsce do rozrostu, bo... no, dają radę. Czyli tak, jedno nasiono. Czy da się tak szybciej zbierać? Chyba nie. Okej, dwa nasiona. Tu jeszcze rośnie, więc... tak, tu jeszcze dwie nawet rosną, więc tego nie zbieramy. Trzy nasiona potrzebujemy ogarnąć. Cztery nasiona. 5 nasion. Czy tu coś jeszcze rośnie? No w teorii jest dojrzała roślina, ale już chyba nic nie wyda, tak mi się wydaje. Więc 7. Tu też nic, 8. Tu jeszcze rośnie. A nie, to z tamtego rośnie. Czyli albo z tego. Okej, dobra, 9, zaryzykujemy. Ups. No to... klops, dobra, 10. I 11. Dobra, czyli było chyba 12 w takim, no, w takim bądź razie. No okej. Okay. Ile jesteśmy do przodu? 8. No to jesteśmy do przodu 16, 17 dyni aż. No i to jest tą rosnącą, niestety nic nie zrobimy. Można ją sobie, że tak powiem, dać jako dekorację gdziekolwiek. Postawić może gdzieś w kuchni, może nam się nie zgnije. O, taka dynia. Czy ja to mogę jakoś gdzieś w innym miejscu dać? A mogę, spoko. No to dajmy sobie tutaj, niech będzie. Czemu by nie? Dobra. Z tego oczywiście odzyskujemy nasiono. I to wyciągało P. A P uzupełniało, jak dobrze pamiętam, z nawozów, to chyba mączka kostna, ale mogę się mylić, zaraz sobie zobaczymy. P, tak, mączka kostna, dokładnie. No to potrzebujemy 12, czyli... okej, okay, nawieźmy sobie po dwa razy, to nam da troszkę więcej, to nam da trochę więcej tego wszystkiego w glebie, jak nawieziemy dwa razy. I można zasadzić jeszcze raz i to powinno wyrosnąć chyba bez problemu. Mamy końcówkę lipca, więc sierpień, wrzesień, raczej te temperatury jeszcze nie są takie
że tak powiem, przeszkadzające. Dobra. On się będzie powolutku uwalniał, ale to nie ma problemu. Trochę tego pezu użyliśmy w glebie, ale to się wszystko odnowi, jak widzicie. 60% dostaniemy dodatkowe, więc nie powinno być żadnego problemu. Można by jeszcze nawet więcej miejsca tym roślinkom zostawić. Czekajcie, czy ja jedno nasiono za dużo wziąłem? Tak jakby tak było. Okej, no to nie ma problemu, będziemy mieli na zapas jedno więcej. To sobie jeszcze rośnie, więc niech sobie rośnie. I będziemy mieli jeszcze dwie dynie dodatkowo, także spoko. Resztę odstawiamy oczywiście do naszej spiżarni. I wypadałoby chyba skończyć tą wieżę, przynajmniej częściowo. Pociągnąć ją trochę wyżej. Bo jeszcze myślę, jak ją do końca zrobić. Chciałem ją zrobić coś w stylu takim średniowiecznym, takiej wieży zwiadowczej, gdzie właśnie jakieś ucznicy, takie stożkowe dachy oni mieli, takie płaskie stożkowe dachy. Może coś kojarzycie, jeżeli nie, no to mówi się trudno. Może jak to zrobię, to będziecie bardziej kojarzyli, jeżeli ktoś właśnie nie kojarzy. I fajnie to wygląda z tym kominkiem, więc... No, jakby ktoś chciał, no to na GM-ie sobie można takie coś pobrać, w sensie taki dymiący kominek, można też ściągnąć moda, ale ja się nie zagłębiałem, jak znajdę, to wam potencjalnie wrzucę w opis, albo dodam do paczki modów, zobaczymy. Mam nadzieję, że też nie mam za mocno takich, wiecie, przebić przez popfiltr na mikrofonie. No i słuchajcie, jak dotarliście do tego momentu w odcinku, to możecie napisać słowo klucz papuga. Będę wtedy wiedział, że po prostu tutaj dotarliście. Dobra, słuchajcie, wypadałoby zrobić węgiel drzewny przede wszystkim, bo węgla drzewnego nie mamy. Z tym jest problem ostatnimi czasy. I dorzucić do stali. Mówiliście mi właśnie ostatnio, że nie zamknąłem drzwiczek, ale jak widzicie, nie wpływa to w żadnym stopniu na to, jak nam się robi... stal, więc spoko, ale z drugiej strony gra mogłaby wymagać tego, prawda? Żebyśmy jednak, wiecie, dokładali, znaczy zamykali te drzwi, bo temperatura ucieka i się na przykład stal nie robi, no nie? Albo że robi się źle, więc to by było spoko, gdyby zostało w jakiś tam sposób przez twórców może w przyszłości rozwiązane kolejne utrudnienie, czemu by nie? Okej, żeby dołożyć do stali trzeba zrobić węgiel, bo węgla na bank nie mamy. Dokładnie, węgla niestety nie mamy i jego jest mało, więc trzeba by zrobić jakieś takie stałe miejsce do wypalania tego węgla drzewnego. I zastanówmy się, gdzie ono mogłoby być, żeby też nam jakoś tu nie szpeciło terenu. Może gdzieś w tym kierunku byśmy zrobili taką wypalarnię. Tu mamy sporo terenu niepotrzebnego, tu mamy jakieś szklarnie, więc wiecie co, może zróbmy tutaj takie stałe miejsce. Nie wiem, jakiej wielkości ja bym potrzebował dół. Myślę, że tak 5x5 to by było chyba wystarczająco, żeby narobić tyle tego, żeby to wystarczyło na dłużej. Więc być może jakieś cegły granitowe sobie wezmę. Albo jakiś bruk. No w sumie te cegły granitowe też by były spoko, tylko czy ja mam na tyle zaprawy murarskiej? To jest dobre pytanie. Nie, bo cegły chyba wszystkie zużyłem. Na pewno coś tu jeszcze zostało, ale... Okej, 20 cegieł, to cegły to nie problem, bo granitu mamy dużo, tylko czy właśnie zaprawa murarska? Okej, jest 15, nie za wiele. Nie za wiele, tak szczerze mówiąc. Więc trzeba sobie będzie zrobić więcej. W ogóle w 1.20 dużo ciekawych rzeczy nowych doszło, jak widziałem, więc... Być może trzeba będzie zrobić jakiś film dodatkowy. Jak w ogóle się nastawiacie na tą wersję, czy chętnie będziecie grali, czy nie, niechętnie? Kurczę, czy ja w ogóle mam tak wapień, łupek, marmur, perydotyt, piaskowiec i łowiec? No, problematycznie, jak chodzi o te cegły. Dobra, wiecie co? Lipa jest, trzeba iść ogarnąć jeszcze granit, bo niestety nie mamy granitu jakimś cudem. Trzeba powbijać parę klinów i ogarnąć granit. Także standardowo robimy jakieś cięcie.
No dobra, granit przyniesiony, wapno gaszone zrobione, zaprawa murarska również, więc możemy sobie zrobić więcej ciosów. No, powiem wam, że trochę ich idzie na te wszystkie moje budowle, więc podejrzewam, że nawet teraz braknie, także wykopałem sobie tutaj takie pomieszczenie. Pomieszczenie jest wielkości 5x5x5, wydaje mi się, że to będzie w sam raz, jeżeli chodzi o... właśnie tak, jeżeli chodzi o tutaj pięknie, ładnie węgiel, że raczej więcej nie będę potrzebował, więc sobie to otoczmy. Już mnie rzucają menele, w ogóle w 1.20 mają mieć zmniejszoną skuteczność rzucania i w ogóle chyba mają mniej rzucać z tego co kojarzę, więc całkiem spoko. Dobra, no oni tutaj będą stałymi gośćmi, podejrzewam. No, w tym dole, także cóż, dobra, wypadałoby się chyba przespać, bardzo wysokie wyrwy, także zaraz tu wrócimy. Dobra, mamy dzień, więc raczej powinien być spokój. Ogólnie powiem wam, że nagranie tego odcinka to na chwilę obecną około 8 godzin, także w sumie no, nagrywam to przez 2 dni, także wiecie, nie ma dużego problemu, bo sobie jakoś to rozłożyłem, ale mimo wszystko no, 8 godzin, więc możecie jakby zobaczyć ile trwa zrobienie takiego odcinka jednego, w którym coś tam wybuduję, coś tam porobię. No właśnie te zbudowania są najgorsze, wbrew pozorom, bo najwięcej czasu na nie schodzi, także no z tym muszę uważać, że jak buduję, to nie przeginać. Ja lubię budować, co prawda, w tej grze, bo buduje mi się w niej bardzo przyjemnie i jest to mega odprężające, uważam, ale też czasochłonne i... Jeżeli bym miał kogoś, to po prostu, wiecie, budowałby powiedzmy w tym samym stylu, no to gdzieś mniej więcej bylibyśmy w stanie jakoś tą pracę rozłożyć, a tak, no niestety jest ciężko. I to wszystko, jak widzicie, schodzi niemiłosiernie, bo samo zebranie rzeczy, czy w ogóle choćby już później jakieś dłutowanie, które ja zresztą lubię, to jest masa czasu, także no niestety tak to jest. I trzeba się z tym chyba pogodzić, że jak już coś buduję, no to musi to być z rozmachem i po prostu te odcinki będą rzadko wychodziły przez to. Tak, choćby ten dół na węgiel, nie musiałbym tego robić z ciosów, ale stwierdziłem, że czemu by nie, będzie to w sumie nawet spoko wyglądać. Będę sobie to mógł z góry też jakoś tam, wiecie, obudować. Jak już tutaj poukładam te kłody ogólnie. To węgla raczej dzisiaj robił nie będę. Wydaje mi się, że i tak już ten odcinek trwa zdecydowanie za długo. W sumie jeszcze to bym chciał mieć ładnie zrobione z ciosów. Zresztą ten odcinek i tak już nie tyle co może będzie trwał za długo, bo podejrzewam, że aktualnie jak będę to montował, to wyjdzie coś koło pewnie 30 minut. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że to wystarczy, bo ja też już trochę padam, szczerze mówiąc, nagrywając to. Bo jest tego naprawdę dużo, uwierzcie mi. Także tej wieży chyba jednak dzisiaj nie zrobimy. Taki był plan, ale ja sobie chyba to rozłożę na inny dzień i znowu mi brzoskwinia padła. Chyba sobie to rozłożę, tak jak wam właśnie mówię, na inny dzień i jeszcze przemyślę dokładnie design tej wieży. No i tak naprawdę, słuchajcie, zostanie nam do zrobienia tylko port. Port, w którym, czy tam jakaś latarnia, w którym... będziemy chcieli zwodować naszą pierwszą łódź, no i przede wszystkim, do której będą mogli przepływać różne znane bądź nieznane osobistości, także no, roboty jak widzicie jest dużo. Miałem tak samo zrobić sobie te lepsze plecaki wszystkie, tylko powiem wam, że na chwilę obecną to nie mam barwników i skór, będę je musiał kiedyś siąść i porobić wszystkie. Może barwniki mam, ale nie mam skór pomoczonych dokładnie, więc No niestety to wszystko musi poczekać. Jak ja bym naprawdę chciał mieć z, nie wiem, 6 godzin więcej w dobie życiowej, to powiem wam, że wtedy odcinki byście mieli z każdych gier dosłownie, jakie tylko są, mielibyście codziennie po jednym filmie choćby. No byłoby mega fajnie. Liczę na to, że kiedyś może w przyszłości uda się ten kanał w jakimś stopniu wybić trochę wyżej i będę mógł być może, no nie wiem, odstawić obecną pracę, którą mam na bok i wiecie, i zacząć skupiać się wyłącznie na YouTubie, co by było też, czy tam nawet na jakichś streamach, to uważam, że byłoby fajne, byłoby w porządku.
Ale do tego jeszcze daleka droga, szczególnie w, jakby wiecie, motywie, którym ja nagrywam, bo jestem osobą dość spokojną, powiedzmy szczerze mówiąc, niekontentową bardzo, ale lubię raczej spokój i zdecydowanie to się nie wbija w kanony, że tak powiem, dzisiejszych trendów, szczególnie gdzieś tam na YouTubie czy coś. No odcinki z Vintage'a widać, że wam siedzą, że ta gra ma swoje grono odbiorców. Nie podejrzewam, że ono się przez jakiś najbliższy czas zwiększy w jakimś tam znacznym stopniu. Pewnie nie, ale jakby się zwiększyło, byłoby spoko. Staram się też gdzieś, gdzie tylko mogę tą grę reklamować, czy ludziom polecać. Także może jakoś niebawem uda się, że będzie nas trochę więcej. Dobra. Ja bym chciał zabudować to w ten sposób, z racji takiej, że tu na środku będziemy mieli... O, tutaj będziemy mieli właśnie wylot na ognisko i tak sobie to zrobimy. Jak będziemy układać, no to również tutaj postawię być może właśnie skrzynkę jakąś, która będzie odpowiadała. Może nawet teraz to zrobimy gdzieś, na pewno mam jakąś wolną skrzynkę, w której byśmy mogli trzymać choćby jakieś ciosy czy coś, być może w przedmiotach z drewna. Skrzynka się będzie znajdować jakakolwiek, albo i nie. No ze skrzynkami może być ten problem, że mogę żadnych skrzynek nie mieć. Bo prawdopodobnie wszystkie zużyłem. A nie, jest jakaś dostępna, dobra. Jednak jest, także spoko. Liczyłem, że właśnie gdzieś już kiedyś je zrobiłem na zapas, także jest ok. Możemy sobie tutaj wstawić skrzyneczkę. Będziemy sobie tu trzymali te ciosy. Do zabudowy choćby tutaj, czy do zabudowy choćby tutaj. By jakąś może słomę tu przyniesiemy, trawę. Tak zwał, byłoby chyba spoko, gdybyśmy tutaj chociaż część mieli do zapalania. No i tak, mamy słomę, także myślę, że na razie ten kawałek, powiedzmy, wystarczy, żeby te ogniska robić na węgiel. Zresztą tutaj też dużo tego nie musi być. Wypalarnia zrobiona, wejście jest, drzwi chyba nie można wstawić stricte, żeby robić węgiel. Wydaje mi się, że to musi być pełny blok, więc raczej pełnym blokiem to zabudujemy. I może sobie to tutaj być, zdecydowanie. Kurczę, symulator deszczu znowu mi się zrobił, cały czas pada, także... No jest nieciekawie. No, poględziłem sobie trochę do was, czy wam się to podobało, czy nie. Mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu lubicie, jak gdzieś tam do was mówię, jakieś rzeczy zdradzam. W ogóle, o, patrzcie, dojrzałe wiśnie już mamy, więc będzie trzeba je zebrać. Także jak widzicie, plany jakieś tam na przyszłość, powiedzmy, mam. Może gdzieś się tak zdarzy, że ten kanał wystrzeli do góry bardzo mocno i będę mógł gdzieś tam odstawić moją pracę i zająć się w pełni YouTube'em. Bardzo bym chciał, powiem wam, bo to jest jedno z takich moich przyszłych marzeń, żeby gdzieś jednak robić tego YouTube'a na pełną skalę, także no, mam nadzieję, że to się uda. Zobaczymy, dynie nam wyrosły, więc trzeba wymienić jeszcze tą jedną. I słuchajcie, tym chyba akcentem będziemy, kurczę, kończyli, ale nawet nie będziemy, bo... Znaczy, będziemy kończyli, ale dynia jeszcze jedna tam, jak widzicie, wyrosła, także no mamy całkiem spoko. Jak macie jakiś pomysł, co ja bym mógł tutaj zrobić, bądź tutaj, to będę bardzo wdzięczny, bo kończą mi się pomysły, co by tu można zrobić. Może ktoś z was jest chętny przyjść i coś tutaj zbudować. Wiem, że Netty była chętna robić ogród, wiem, że Teddy był chętny przyjść coś porobić, tylko nie wiem, jak... U Teddy'ego byłoby z komputerem, czy on by wytrzymał, bo wbrew pozorom tutaj, no, lagi łapią. Czy ja tam coś zwaliłem z tym drzewkiem? Nie, chyba jest ok. Dobra, nieważne. Także słuchajcie, moi drodzy, no myślę, że to już jest ten moment, kiedy będziemy się żegnali. Ja jestem całkiem zadowolony z tego, jak to wygląda, choć jeszcze tutaj trzeba trochę będzie przebudowy dokonać, czyli być może te drzewka gdzieś przenieść bardziej dookoła, jakoś to bardziej pozamykać, te ścieżki i wszystko. Także słuchajcie, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i wytrzymanie ze mną i moją gadką, która wygląda jak wygląda. Także pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, komentarza. No i moi drodzy, zapraszam was do oglądania kolejnych i innych odcinków. Mam nadzieję, że nie jesteście źli, że zrobiliśmy wbrew pozorom tak mało, czy mało rzeczy pokazałem, ale już jest naprawdę mało rzeczy do pokazywania. Także trzymajcie się, do następnych odcinków i hej!